Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łukowiak, twórca platformy barbaralukowiak.pl. W dzisiejszym nagraniu zademonstruję Ci, w jaki sposób możesz korzystać z pokoju konferencyjnego Zoom i w jaki sposób możesz pobrać ten program na swój komputer przed jego pierwszym wykorzystaniem. Czyli klikasz na ten link, który Ci wysłałam i wtedy zobaczysz takie okienko i pierwsze okienko mówi o tym, żeby załadować spotkanie Zoom i tutaj jest pytanie, czy chcesz załadować spotkanie Zoom i tutaj możesz kliknąć, że zawsze zgadzasz się na otwieranie linków od Zooma. Zależny pewnie od przeglądarki, którą używasz. Tutaj akurat jest Opera. I są dwie opcje. Allow albo Deny. Allow oznacza, że się zgadzasz. Pierwsze, co się pokazuje, że się zgadzamy na pliki cookies. Zgadzamy się. Albo jeżeli chcemy więcej informacji, to możemy tutaj sobie nacisnąć View Cookie Settings. No, ale my się tutaj zgadzamy. Agree. Ja mam to po angielsku, być może ty masz to po polsku. I tutaj się zgodziłam, zamykam. Do pokoju będziesz mógł wejść dopiero w dniu, który ustaliliśmy, nie wcześniej. Ale warto być na spotkaniu 5 minut wcześniej, tak żeby można było wszystko na spokojnie ogarnąć, ponieważ mamy ograniczony czas. No i czekamy, aż to się włączy. Jest napisane, że jeżeli nic się nie włącza, to wtedy należy pobrać Zoom na komputer. Pierwszy raz na pewno będziesz musiała to zrobić. Żeby to zrobić, trzeba nacisnąć tutaj na ten link. No i po prostu pobrać ten link na swój komputer. Można zapisać. No i sobie zapisujesz tą aplikację, gdzie chcesz. Ja tutaj na pulpicie sobie ją zapisuję. Napisane, że jest kompletne. Klikam sobie dwa razy. Instaluje się. I wyskakuje mi później takie okienko. Być może też, że po naciśnięciu tego linku, nawet jak już masz pobrany program na swój komputer, pokaże Ci się taka wiadomość. Join a meeting oznacza, że żeby się przyłączyć do meetingu i żeby to zrobić, należy wpisać meeting ID. A meeting ID to są po prostu te cyferki na końcu maila. Czyli wystarczy, jeżeli to sobie skopiować. Nie kopiuj adres linku, tylko kopiuj same te numerki. Wklej. Mamy nasz numer i naciskamy Join. I w momencie, kiedy nasze spotkanie już wystartowało, już tutaj jesteś w tym pokoju naszym konferencyjnym i wystarczy teraz nacisnąć Join with Computer Audio. Najpierw warto przetestować, czy wszystko działa poprawnie. Robisz to w ten sposób, że klikasz na ten niebieski link tutaj poniżej. O, i od razu jest tutaj pytanie, czy słyszysz ringtone? Ja słyszę, więc naciskam, że jest, że tak, jest. I teraz coś mówię. Jest pytanie, czy jak mówię, czy słyszę. Czy słyszę to nagranie? Oczywiście słyszę, także naciskam yes. I tutaj jest informacja Join with computer audio, czyli przyłącz się z audio do konferencji. A jeszcze raz musimy nacisnąć. I jest informacja, że używasz audio z Twojego komputera. I tutaj widać na dole tą ikonkę,
W każdej chwili możesz wyłączyć to audio, naciskając tutaj na ten przycisk i audio jest wyłączone. Także w czasie naszego spotkania możesz mieć to wyłączone. Kiedy będziesz chcieć coś powiedzieć, po prostu naciśnij i wtedy będziesz słyszana, słyszany przez wszystkich w czasie naszego spotkania. Jeżeli wyłączyłaś to okienko, nie zaznaczyłaś opcji Join Audio, to nie widzisz tutaj tego mikrofonu na dole. Wtedy wystarczy nacisnąć tutaj. Już wyskakuje od razu to samo okienko. Albo nacisnąć na ten przycisk i też mamy to okienko. Jeżeli nie naciśniesz Join with Computer Audio, wtedy nie będziesz miał możliwości rozmawiania z nami. Możesz też tutaj nacisnąć tą opcję i wtedy automatycznie podczas naszego spotkania, naszych kolejnych spotkań, Twoje audio będzie włączone. Także nic więcej nie będziesz musiała robić. Join with Computer Audio. I zobacz, już teraz się z powrotem mikrofon pojawił na dole. I teraz jest tutaj, obok jest drugi przycisk, widzisz, taka kamerka, ona jest wyłączona. Jak naciśniesz tą kamerkę, to będziesz widoczny, tak jak ja teraz. Także tylko prawdopodobnie będzie to takie mniejsze okienko, ponieważ będzie więcej osób, także to okienko będzie mniejsze. Prawdopodobnie moje okienko też będzie mniejsze, jak się spotkamy na tym spotkaniu. Jak chcesz wyłączyć wideo, nie chcesz być widoczna, naciskasz tutaj o kamerkę i już Ciebie nie widać, tak jak mnie nie widać. Jeżeli masz problem z tym, że nie słyszysz, co się dzieje, nie, widzisz, masz obraz, ale nie słyszysz głosu, sprawdź ustawienia. Naciśnij tutaj ten przycisk i teraz zobacz, select mikrofon, czyli wybierz mikrofon, z którego używasz. Ja mam tutaj dwa rodzaje mikrofonu, także używam teraz Yeti, kiedy to mówię i to mam naciśnięte. I ten po naciśnięciu Select Microphone po prostu będziesz mógł używać danego mikrofonu z Twojego komputera. I teraz Select a Speaker. Ja też mam tutaj dwie możliwości. Zwykle używam po prostu mojego speakera z komputera, czyli tą pierwszą opcję, tak jak jest zaznaczone. Możesz także jeszcze tutaj w tym momencie przetestować, jak to działa, czy wszystko słyszysz. I teraz jak mówię, słyszę. Jeszcze tutaj w tym momencie, jeżeli nie słyszysz, tutaj masz możliwość jeszcze zmiany. Także jakbym zmieniła na ten mikrofon, to u mnie nie działa. Widzisz? Nie działa to. Wracam do mikrofonu. Napis yes. I finish. I już mogę mówić i słyszeć, co mówią inni. Myślę, że te dodatkowe wyjaśnienia pomogą Ci, jeżeli będziesz miała jakiekolwiek trudności z zalogowaniem się do strony, pobraniem programu, czy też używaniem tych narzędzi, takich narzędzi jak wideo, czy też mikrofon. I tutaj prawdopodobnie będziesz mieć możliwość, nieprawdopodobnie, na pewno będziesz miała możliwość włączenia czatu. Jak naciśniesz tutaj czat, tutaj na dole możesz coś tam sobie napisać i wysłać, jeżeli nie chcesz mówić, chociaż wydaje mi się, że najlepszą opcją podczas naszego spotkania będzie właśnie ta możliwość zadawania mi pytań i ewentualnie odpowiedzi na te pytania, które ja zadam Tobie.
używając audio z Twojego komputera czy telefonu, ponieważ można także ten program, Zoom program, Zoom Meeting zainstalować na Twoim telefonie. Wystarczy znaleźć aplikację, która się nazywa Zoom Meeting. Chciałam to tutaj zmniejszyć troszeczkę, żebyś widziała, jak to się... O, teraz. Tak jak tutaj widać na górze. Zoom Meeting. Można znaleźć taką aplikację na telefonie. I właśnie używając tej aplikacji można korzystać z naszego spotkania przez telefon. Z aplikacji na telefonie. Wypróbowałam to. Także u mnie działa. Tak mówię, że nie wiem, nie znam jeszcze wszystkich możliwości tego programu, dopiero się uczę i mam nadzieję, że to będzie mój wiodący program, wiodący instrument, dzięki któremu będziemy mogli się więcej, częściej spotykać i taki łatwy instrument do komunikacji. Po prostu taki prawie, że żywy pokój, ale internetowy. Także jeżeli masz jakieś pytania co do tego pokoju, proszę zostaw komentarz pod tym wideo, także być może, że będę musiała coś tam jeszcze wyjaśnić, wytłumaczyć. Pod tym wideo znajdziesz link, dzięki któremu będziesz mógł się zapisać na kolejne nasze spotkania. W tym momencie spotkania odbywają się w środy o godzinie 18 czasu polskiego. Serdecznie zapraszam Cię do przyłączenia się. A na razie to tyle. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia na naszym spotkaniu. Mówiła Barbara Łukowiak.